No dobra, jak tam z tym jest dźwiękiem? Tak, to coś padło oczywiście. Dobra, z dźwiękiem stoimy. No! Tak, w Redzie zbliża się misja. Taka dosyć nudna. Spokojna. Perfekcyjna misja na testy tego dual streamowania. Na taki smętny, deszczowy. No nie, w sumie mamy popołudnie. Na takie smętne, wiosenne popołudnie. Przyjmiesz dowodzenie nad bazą na czas odbicia naukowców i artefaktów. Tak jest, towarzyszu majorze. No to jesteśmy na miejscu. Musimy tylko teraz założyć gdzieś bazę. Towarzyszu, udało nam się zabrać radio jednemu z jankieskich żołnierzy i widzieliśmy plany rozmieszczenia ich baz zaopatrzeniowych. Mają dwie bazy. Baza z Robą i Seberytem. A gdzie one są? Baza z Robą jest... Idą... Dobra, te informacje muszą nam wystarczyć. Jankieskie bazy będziemy musieli niszczyć, a na ich miejsce wybudować solidne rosyjskie składy. Siema, Dinus. Słaby mod, rakiety zamiast HG. A, mi to nawet pasuje. Główny cel, odbij naukowców z rąk Jankesów. Cel drugorzędny, zniszcz amerykańską bazę zaopatrzeniową Europa i Seberyt. No. Perfekcyjna misja, żeby się trochę powczuwać. Odkryłem, dlaczego mi się ostatnio nie chciało grać w Original War i w sumie w ogóle w gry. A inne oprócz tego X-Coma, na który byłem tak nakręcony. Bo przestałem się w nie wczuwać. Zacząłem traktować gry jako coś, co trzeba czy tak masterować, przechodzić jak najszybciej, pokazać, jakim to się jest pro playerem. Zaraz, te komory w sumie zostawmy tutaj. Wbijamy. W sumie to można wbić od razu tutaj. Tu gdzieś jest ta pierwsza baza zaopatrzeniowa, można ją rozwalić. A przynajmniej wyłączyć z używalności. Okej. Okej, czyli tak, ten i ten. Dobra. Do widzenia. Wyruszamy. Ruszać się. Idźcie no tu, weźcie się szybko naprawcie. Na pewno dobrze mnie słychać. Na pewno dobrze mnie słychać. Pro. Jest pro. Dobra, ty tu weź. A no. Zrobione. Jeszcze tego naprawcie. Tak, co teraz? Tak. I tu za bardzo nie ma sensu stawiać naszej bazy, mimo że jest ropa. Atakujemy w tą stronę i zbudujemy sobie skład na miejscu tej drugiej bazy. A coś się dzieje. Nie, tego nie atakować. Nie, absolutnie nie. Muszę to pozaznaczać. To i to. W sumie to tak. Idźcie tam gdzieś ponaprawiajcie, tylko będę potrzebował naszego inżyniera. Żeby nam tu postawił solidny radziecki skład. Może w ten sposób. Albo w sumie w ten. Do nieba! Dobra, do nieba bram. Tak, towarzyszu? Tak. Oczywiście, towarzyszu. Tak jest, towarzyszu. Gotów? Zrobione, towarzyszu. Co teraz?
Tak? Oczywiście, towarzyszu. Dobra, gdzie są nasze ciężarówki? Aha, nie chcę. Plan wykonany, towarzyszu. Co teraz? Zaraz, czy to nie mapa z kampanii ruskich? Tak, to jest mapa z kampanii ruskich. Tylko to jest ten mod rosyjski, elitarny dowódca. No i w sumie to jest taka dosyć nudna i żmudna misja, którą muszę jednak przejść, żeby dostać się do tych fajniejszych. A Amerykanie porwali naukowców radzieckich. Więc nie możesz tędy przyjechać? Błagam cię. Tak jest, towarzyszu. Gotów? W ogóle czy ja nie miałem trzech tych mechaników? Aha, tam to się ukrył. No dobra. Okej. Okay. Wypadałoby zbudować... Ha, tylko nie mamy z czego to budować. Mam jakieś takie nieprzyjemne wrażenie, że tutaj będą potężne ataki na mnie. No i tutaj musimy uratować rosyjskich naukowców i artefakty. Wszystko, co zostało przejęte przez Amerykanów, znajduje się tutaj. Musimy tą bazę rozwalić. Nie ma za bardzo jakiegoś szybkiego sposobu, żeby tą bazę zniszczyć. Albo jakiegoś takiego mądrego sposobu, żeby ją jakoś podejść. Jakoś się włamać do niej. Okej. Trzeba to będzie robić tak żmudnie rakietami. Dobra. Stawmy to. Tu. Wszyscy pomóżcie. No jeszcze drugą postawię zbrojownię. Takie wrażenie, że tu niezłe ataki będą odchodzić. Nie wiem dlaczego. Dobra, czekaj, jeszcze ty musisz tutaj surowce złożyć. Bo nie masz jak, co? Nie, no powinieneś mieć jak. Oj, już chyba idą na nas, bo są lagi. Znaczy, że idą. Dobra, przede wszystkim panowie do środka. Ty możesz się przerobić na bazukarza, nie możesz. Dobra, no trudno. Okej. Coś się dzieje już. I tu chyba też niezłe lagi będą odchodzić. Tak. Tak, wsparcie, jakiś rakiet sobie tutaj zapewnić. Gotów? Nie, dobra. Na razie... jedna zbrojownia wystarczy. Dobra. Tylko tak, ty byś mi postawił laboratorium. Będzie tak w sumie. Nie ma sprawy. Wyruszamy. Gotów? Teraz nie masz jak budować, co? Dobra. Nie wiedziesz, spokojnie jakoś to ogarnę. To miał być ten atak. Właśnie był podejrzanie słaby. Może źle mi się po prostu kojarzyło. Może ten większy atak poszedł tutaj. Daję głowę, że jakbym tu pojechał, to tu by była masa pojazdów. No faktycznie, może nie będzie tak źle. Coś kojarzę, że tu budowałem behemota. Nie wiem, czy dlatego, że chciałem, czy dlatego, że miałem takie zadanie. Bo w sumie behemoty mogłem już budować. Co? Zbadaj przerabianie drzewna skrzynie. Daj inżynierom automatyczną zdolność przetwarzania drzewna skrzynie. Bez jaj. To tak. Chyba jakieś żarty są. Wyruszamy. Gotów? Co teraz? W ogóle czy ja mam... Tak? Tak. Tak, tak. Mam mechaników 10 poziomu. W ogóle chyba wszyscy są 10 poziomu w swojej dziedzinie.
To jest ulepszone? Jest, dobra. Warcraft 3, work, work. Tak, praca, praca, praca. To kojarzę skądś, ale nie grałem w Warcrafta. I co? Jak to, umiejętność przerabiania drzewna z skrzyni? Są jakieś jaja chyba. Oczywiście, towarzyszu. Wyruszamy. Wyruszamy. Nie jest, żarty robił, wiesz. Myślałem, że drzewa będą się nagle przerabiały na skrzynie. Zmienić technologię. Czekaj, czy są jeszcze jakieś żarty tutaj? Nie. Map tu chyba w ogóle nie ma. Ale można być w broń i ulepszyć nasze rakiety. Chociaż w sumie zaawansowana technika rakietowa. Co mi był ten behemot kiedyś? Dobra, czekaj, ulepszmy. Nie wiem, czy surowce tu będę miał, żeby przerobić trochę tych skrzynek. I słyszałem tu jakąś materializację, tu była materializacja. W sumie weź te skrzynki, zabierz od razu. Mógłbym zbudować te dalekosiężne rakiety całe. Ale tak, może by jakiś zwiat tu uczynić w tym lesie. Jakieś zrzuty tu są. Kojarzę, że ja to przechodziłem. Ja tu budowałem behemoty, ale te behemoty były chyba do obrony. Więc właśnie nie wiem. Może tu będą jakieś dodatkowe ataki stąd, stąd? Bo po coś te behemoty budowałem? Ja ich nie budowałem do ataku. Bo pamiętam, że atakowałem rakietami od tej wschodniej strony. W sumie, skoro są rakiety dalekosiężne, czemu by nie zbudować ich? Ajajaj. Chociaż w sumie ty jesteś jakimś cieniasem, nie? Tak, gotów, tak. Idź mi tam pomóż. Oczyścić te lasy. O! Okej, okay, znowu są jakieś lagi. Nie wiem, czy to czasem nie jest tak, że gra będzie spamować masy tych pojazdów. Nie wiem nawet, czy to nie jest w pewnym sensie gra na czas. Bo w końcu ta gra się skraszuje. Tyle tu tych pojazdów będzie. Tutaj. Coś słychać, że coś jedzie. Coś jedzie również do nas. Oczywiście z tym sobie raczej poradzimy, bez problemu. Jak tam ci idzie? Nie ma tej bazuki jeszcze, co? I tu się zaczyna podejście do bazy amerykańskiej, o ile się dobrze nie mylę. O ile się dobrze nie mylę, to nie jest po polsku. O ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. Jakieś wieżyczki. Coś snajperzy. Okej. Co teraz? Tak? W sumie to będzie dobra myśl, żeby to przejść właśnie używając rakiet dalekosiężnych. Oczywiście, towarzyszu. Zrobione, towarzyszu. Rakiet dalekosiężnych sterowanych ręcznie z zasilaniem sybertowym. O, nawet lokalizacja Syberytu. Nie ma. Jeżeli tylko te wrogie pojazdy są zasilane Sybertem, to będziemy je widzieć. O, wypadałoby też budynek ulepszyć. Aha! Oczywiście tych rakiet nie opracowałem. Dobra. A, wszystko się opracuje. Mamy czas. Więcej ludzi by się przydało. Ty jesteś jeszcze ranny trochę. Dobra. Nic, czekamy. A, korcimy, żeby to przyspieszyć, a tak się chciałem wczuwać.
Będę się wczuwał czasami. Co teraz? W ogóle skoro już tak czekamy... Co teraz? Czy Twitch działa? Działa. Ale mam mega opóźnienie. Mam nadzieję, że nie ma żadnych lagów. Jak tam? Trochę więcej zwiadu bym tu potrzebował. Jak te jednostki są ustawione i tak dalej. Tak, jest tak? Okej, dobra, 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 wystarczy. Wystarczy. Wracaj do domu. Chciałbym kogoś do pomocy w tych badaniach, ale potem jak będę ich wyciągał z laboratorium, to może się zbugować. Będę musiał wszystko ustawiać od początku. No. Może płacia chociaż. No i co tam? Goniśnienice, rakiety i syberyt. I chyba styknie. Żeby przerobić trochę tych komór. W sumie to może walają się tu surowce gdzieś. Idźcie no sprawdźcie. Dobrzy ludzie. Zrobione, towarzyszu. A, dobra, idzie atak. Płacie, wracaj. Nie zbugało się? No dziwo, nie. Właśnie, nie wiem, czy ja tu nie potrzebowałem tego behemota. Do obrony przed tymi pojazdami, które po prostu przestaną się tutaj mieścić i będą się wylewać tutaj aż do mojej bazy. No dobra, są tu jakieś surowce? Niue. Okej, jesteśmy atakowani. No i tyle, jeżeli chodzi o atak. Idź im pomóż, bo to będzie trwało milion lat. Gotów? Co będziecie biec do tych koszar z powrotem? Dobre lagi. Ale w grze, mam nadzieję, że mówisz o lagach w grze, a nie na filmie. To było przykre. To jest w sumie niezły projekt, żeby to wszystko było i na Twitchu, i na Hitboxie. Niektóre osoby mają lagi na Twitchu, niektóre osoby mają lagi na Hitboxie. Zawsze mogły wybrać tą usługę, która będzie im lepiej działać. Ciekawe, ile gra wytrzyma. No właśnie tak jak mówiłem, to jest chyba misja na czat, na czas. Dobra, jak tam stoimy z ulepszeniami? Nie stoimy, leżymy. Szkoda, że nie mogę tych drzew przerabiać na skrzynie. Tak jak twórca obiecał. Idź tam pomóż, bo mam krew zaleje. Co nie tam, rozwinąć uzbrojenia, no dobra. Ale ty... A gdzie ty jesteś? Chodź no. Masz bojowe zadanie, rozmontuj to. Myślę, że dwie dalekosiężne wyrzutnie i można masakrować tą bazę amerykańską. Się zastanawiam, czy bym... Bo słychać, że tu się zaczyna... burza. Biały szkwał. Sam przerobiłeś? Przerób teraz te komory. I tak mi się na nic nie przydadzą. Jedna niech tu siedzi. Niech zrobi zwiad. Jaki zwiad dalekiego zasięgu, może tu gdzieś skrzynie wylądowały. O, tu są skrzynie w sumie.
Gotów? Już słyszę jakieś lagi. Niech Platonow tam siedzi na wszelki wypadek. A wy co, wy nieźle ekspicie, zaraz sami będziecie mieli 10 poziomy? Dobra. Co teraz? Coś tu spada. Wybitnie słyszę. Dobra, to są surowce. Licznik mnie znowu oszukuje. Według licznika są dwie osoby na streamie, a według tego menu obok czatu są cztery, włącznie ze mną i botem miałem. Okej. Nie, to może na razie przystopujcie z tym. Widziałem surowce, weź te surowce, zbierz. Dobra, może przyspieszmy to trochę. Zaczyna zmieniać w eksperyment naukowy. Zrobione, towarzyszu. Nie chcę, żeby to prowadziło do niczego. Na przykład w związku z tym, że się tu nie zabezpieczam i te czołgi się przeleją do mojej bazy. Weź tam pomóż. Plan wykonany, towarzyszu. Oj, 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 oj. Niedobrze, niedobrze. Gdzie jest ten inżynier z Moskwy? Oczywiście, towarzyszu. Weź to napraw. Tak miło. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. W ogóle może opłacałoby się zrobić jakieś uderzenie wyprzedzające. Uderzenie wyprzedzające skraszowanie się gry. Wiecie co, panowie? Jakbyście tak. Tak jest, towarzyszu. Tak jest, towarzyszu. Tak? 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 Tak jest, towarzyszu. Co teraz? Co teraz? Chcę z modelu atakować takim szajsem. Okej. Okay. No coś jest. Zrobione, towarzyszu. Tak zrobili mały zwiad, żeby... A! Lasery! Cofaj, cofaj, cofaj. Gdzie to jest teraz? Ale ktoś się powinien zająć tymi badaniami jednak. Zrobione, to żeby mieć radar. Okej, to wszystko zesnajpić. Gotu? Tylko gdzie to jest? To chyba cofa do tej głównej bazy i gdzieś jest tutaj. Okej. Dobra, do tyłu. Jakie lagi? Pokaz slajdów po prostu. O, co się dzieje? Ty, Platonow, pomóż. Zrobione. Wow, wow, wow. Zrobione, towarzyszu. Ruszać się, idziemy, towarzyszu. Uchwalaj się z kisy. Tak, oczywiście, towarzyszu. Idzie z kisy. A w sumie nie wiem, czy mogę haka opracować. Może powinienem był hakować te wszystkie pojazdy. Zrobione, towarzyszu. Tak, tak. Plan wykonany. Zrobione, towarzyszu. Tak. No dobra, towarzysze. Zrobione, towarzyszu. Tak.
Potrzebujemy tych badań i to fast. Rakiety i cybertu jeszcze nie ma, okej. Okay. W sumie ty możesz się zająć naprawieniem tego. Zrobione, towarzyszu. Co teraz? Tak? To nie. To w sumie można. Zwiększyły się moje umiejętności naukowe. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Co teraz? A, to się obejdzie. Będziemy się bez tego. Tak. Tak. Wyruszamy. Tak, gotów? Tak jest, towarzyszu. Okej, spoko. Tak jest. Mechanik tu. Gotów? Ty tam. Tak jest, ty tam. I w ogóle czemu ty tu jesteś? Czy został z tym głównym naukowcem? No dobra. Z tym możesz zacząć już naprawiać to. No, co nie masz zasięgu? Chodź tu. Cześć. Co oni tacy imba nagle? Weź się wycofaj. Dobra, naprawię. Musimy wszyscy naprawiać. Gotów na więcej. Dobra, co mamy te rakiety już, tak? Dobra. Gotów? Tak. Z dwóch bym tu zostawił, żebyście tego bronili wszystkiego. Tak jest, towarzyszu. Natomiast wy mi wyprodukujecie te rakiety. Jesteście dobrzy mechanicy? Dziesiąty. Najlepsi. Dobra, rakieta. Jadzią. Polepszyły się moje umiejętności. Gotów na więcej, towarzyszu. Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Tak. Gotów? Tak. Uchwala ojczyzny. Uchwala ojczyzny. Zrobione, towarzyszu. Tak. Zrobione, towarzyszu. Jakie lagi. Dobra, wracajcie do tego może. Gotów? Już. Tak. Zrobione, towarzyszu. Okej, jedna rakieta. Okej, towarzyszu. Nie ma sprawy. Tak. Pokaz slajdów. Gotów na więcej, towarzyszu. Idziemy, towarzyszu. Dobra, chodźcie tam. Chodźcie tu. Tak. Gotów? A wy tu będziecie nas bronić. I co, jeszcze nie masz zasięgu? Dziwne. To są takie imba rakiety? Co tam się stało? Dobra, i tu był jeden taki dobry inżynier, nie? Chyba ty. Dobra. Co mi powiecie teraz na to? No, taki mamy zasięg, Amerykanie? Dobra, przydałby tu się jakiś mechanik. Dodatkowy. Gotów? Okej, towarzyszu. Idziemy, towarzyszu. Okej, i tu był też jakiś snajper. I tu chyba był drugi. Dobra. Mam nadzieję, że tu już więcej snajperów nie ma. Przykre. Idziemy, towarzyszu.
Chyba się już zaczynają powoli przelewać, bo tu już je słyszę. Trzeba się śpieszyć z tym. Już jest martwy. Tak, tak. Idziemy, towarzyszu. Tak jest, towarzyszu. A, stop, stop, stop. Tak, tak jest, towarzyszu. No dobra. Tak. Gotów? Tak jest, towarzyszu. Czy tu nawrzucali tego? Ale tu jest jeszcze ta kwestia, żeby się nie nadziać na spawn. Chociaż w sumie po co mi ta baza? Żeby ją tak zostawić. Gotów? Przerobić tego pana na naukowca. Zabrać bazookerów. Chociaż nie, bo jeszcze gra się szybko, szybciej skraszuje. I oni tu na razie siedzą. Dobra, dobra, weź mi tu jakiś zwiastun mały. Okej, tu jest elektrownia. Jakie lagi. Się nawet wycofać będzie trudno. Cofaj, cofaj, cofaj. Ja pierdzielę, hopie. Tu. No dobra. Przecież w sumie może dałoby się tu jakoś, tylko nie wiem, czy mamy technologię czasoprzestrzenną tutaj, pocisków czasoprzestrzennych do bazuki. Chyba nie, bo nie są nawet szare. Więc chyba jej nie mamy. Więc nie dałoby się tu przenieść w żaden sposób, nie? Tak jest, towarzyszu. Przecież tu też się nie. Dobra, to naprawiaj to. No, co jest? Zblokowaliście się na amen? Więc takie jaja. Już jest martwy. Skubaniec. Co, jeden na jednego? Weź to naprawiaj. No, no nie możesz do tego podejść. Tak jest, towarzyszu. Tak. O, Artur się pojawił na drugim czacie. Okej, padł już chyba, co? Tak, a teraz już dostał zasięgu, co? A, jakaś fabryka tu jest, ale mam wrażenie, że te wrogie czołgi nie są produkowane w fabryce. Tylko chamsko spawnowane. A nie,
Gdzie jakiś snajper słyszałem? No strzelaj, czemu ty nie możesz strzelać, retardzie ludzki? Potrzebuję pomocy. Co, żółty jesteś pewnie, a idzie. Gotów? Gotów? Tak, tak. Skrzynie! Tak, tak, tak. Biegnij do mamusi. Coś w sumie. Po prostu się zamieńcie. Co teraz? Gotów na więcej, towarzyszu. Jakie lagi. Nie, czekaj. Skrzynie! Jest rozwalone czy nie? To rozwal to. Ty dokończ to. Ty się nie nadziej na jakiegoś snajpera. Wy tu żyjecie? Żyjecie? Dobra. No dobra. No coś jest na skanerach. Gdzie ten lekarz? Chodzi na tu. Gotów? Tak. Gotów na więcej, towarzyszu. Dobra, mały zwiadzik. Gotów? Zrobione, towarzyszu. Okej, co tam widać? Okej, jakieś działo. Aha, hello. Ty nie możesz, co? Nie ma zasięgu. No dobra. Możesz tu wejść jakoś? Sprawdzić co tam jest? Nie możesz. Oczywiście, towarzyszu. Blisko podejść. Aha. No dobra. Poddajcie się, nie macie najmniejszych szans przeciwko rosyjskiej potędze. No i co oni na to? LOL. A cóż to się stało, że ja wygrałem już? Aha! Jeden z tych budynków z sygnaturą sybertową to musiał być skład. Skład Jankesów z ropą przestał istnieć. Skład Jankesów z Sybertem przestał istnieć. Za wiele to ty byś nie chciał. No, ale jest przynajmniej ten medal. Ale nie mogę sprawdzić tych wszystkich ludzi. Kto to był ten żołnierz tutaj? No, ale odzyskaliśmy naszych naukowców, nasze artefakty. Amerykanie się poddali. Pro! W sumie zobaczmy, co tam w następnej misji. Jak się tak fajnie streamuje. Dobra, czego się dowiedzieliście? Mamy już dokładne położenie głównego złoża Laskitu. Odkryliśmy też, że artefakty pochodzą od pozaziemskiej cywilizacji, tak samo jak czapa. Dobra, my oczyścimy drogę do głównego złoża, a wy ją zabezpieczycie i wyślecie nam posiłki. Okej. Okay. Teraz musimy być ostrożni, jesteśmy na terenie wroga. Musimy go zlikwidować i zrobić bezpieczną drogę do głównego złoża Laskitu. Główne cele. Zniszcz Arabów, aby dostać się do głównego złoża. Już jest przekreślone z jakiegoś powodu. Zniszcz Arabów, co? A, ja myślałem, że już będą te szalone misje, a tu... Trzeba jeszcze trochę powalczyć na tej Syberii. Dobra, coś mi mówi, że to będzie... bunkier. Jest dobre miejsce na bunkier. Idziemy, towarzyszu. Tak. Kogo w ogóle mamy do dyspozycji oprócz Platonowa? Larissa Najmushin, Igor Markin, Ilya Mektiew i Artur Klopotnow. No dobra. Gotów? Ten nie ma bunkra. Tak. Gotów? Ale jeszcze mam jedno śmieszne wrażenie. Weźcie się rozproszcie. O, i mamy. O, mamy pociski. Dobra, czekaj. Tak jest, towarzyszu.
Nie ma sprawy. Oczywiście, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Wy też ich ostrzelacie. W sumie, gdzie oni idą? Gdzie oni biegną? Nie uciekają przed czymś? Ciekawa sprawa. Nie, teraz zaczęli strzelać. Mają stymulanty niestety. Gotów? Tak. Skończone, towarzysz. Gotów? Dalej mam niemiłe wrażenie, że tu będą małpoludy samobójcy. Albo znowu mi się kojarzy nie ten mod. Nie ma sprawy. Co teraz? Wyruszamy. To był Kozłow. Kozłow z karabinem? A to Artur mówi, to był Kozłow. Chodź Artur na czat do hitboxa. Bo nie będzie wiadomo, do czego się odnoszę. Będzie takie wrażenie, jakbym gadał do siebie. Odpowiadał na pytania, które są w mojej głowie. Bo ich nie widać na tym czacie tu wyświetlanym na ekranie. Wyruszamy. Oczywiście, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Chciałbym kiedyś mieć taką stronę, na której łatwo byłoby można by było zmienić źródło transmisji, czy hitbox, czy Twitch, a czat by był tylko jeden, ten wyświetlany na ekranie. No dobra, nie wiem, czy tam mnie czymś zaskoczy, czy tu po prostu trzeba pobiegać i pomordować. Skończone, towarzysz. Idziemy, towarzyszu. Idziemy, towarzyszu. O, a cóż to? Idziemy, towarzyszu. Pusta wieżyczka arabska. Tak. Gotów? Oczywiście, towarzyszu. Idziemy, towarzyszu. Alaskit. Fabryka? Nie rozstrzygnij na razie tej fabryki. Okej, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Co teraz? Co teraz? O, bomby samobieżne z małpami. Cholera. I koszary. Okej. Weź ich tam trochę czasoprzestrzeni nie pomacaj. Tak, towarzyszu? Tak. Oczywiście, towarzyszu. Szkoda, że nie znam skrótów klawiszowych. Stać w miejscu. Tak, towarzyszu? Nadlatuje. Tak? Tak jest, towarzyszu. Czujesz się lepiej? Widzieć na nogach. Czujesz się lepiej? Towarzyszu? Tak, co teraz? Dobrze cię widzieć na nogach. Co teraz? Heroes 3 TV to ma. Nie wiem, co to jest Heroes 3 TV. Gotów? Tak. Już, towarzyszu. To musiał sprawdzić. Już jest martwy. Gincie, sukinsyny. A, czy to w ogóle nie są żołnierze Legionu? Oni mają białego koloru? Mimo, że baza jest żółta? Ciekawe. Ruszać się! Idziemy, towarzyszu. Cholera! Gincie, sukinsyny. Okej, towarzyszu. Tak jest, towarzyszu. Się pewnie okaże po tym, że ja mam przyjąć tą bazę, tak niszczę wszystko. Zauważyłem wroga, towarzyszu. No ale nie, i tu jest jakiś prakat. Gotów? Spróbuj tego. Biegnij do mamusi. Ty ma dość dużo HP. Tak. No ale nie zamierzam tutaj podejść, to rozstrzelajcie go. Gincie! Cholera! Co? Nie mam aplikacji hitboxowej, było widać po koniec misji wszystkich na kurce Kosowa. Hitbox nie ma tych ikonek. No ale tu będziesz gadał sam do siebie, Artur. Twoje słowa nigdy nie zostaną przekazane potomnym, bo się nie zapiszą na streamie. Gincie, sukinsyny. Gincie, sukinsyny. Nie ma sprawy. Tak jest, towarzyszu. Gincie, sukinsyny. Stan, one są wszystkie... Nie, a te już nie są puste. No dobra. I w ogóle był żołnierz w laboratorium. Co on tam robi? Gincie, gotów?
ruszamy! Skończone, towariść. Oczywiście, towarzysz Mera. Zauważyłem wroga. No dobra, chyba muszę po prostu rozmaślić wszystko. Taka wesoła misja. No, wy się nie zapędzajcie tak daleko. Może po prostu wystarczy zabić ludzi. W takim razie będzie wystarczyło zniszczyć te budynki zamieszkane, wieżyczki i tak dalej. Oczywiście, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Spróbuj tego. Okej, dobrze. Tak nie zbolało. Nie ma sprawy. Uchwala ojczyzny, towarzyszu. Cholera. Już jest fala ojczyzny. Biegnij do mamusi. Mam go. Misja fabularna? Jak? W snajper modzie. Mam go. A, na fonie siedzi. Siedzisz, Artur. No, rozumiem, rozumiem. Ale da się chyba jakoś wejść też z fona normalnie przez przeglądarkę. Na bank da się na androidowym tablecie. Wejść normalnie na stronę. Po prostu jak strona próbuje wymusić na użycie tej aplikacji, to anulować. I pozwala wejść. Oczywiście, towarzyszu. Uchwala ojczyzny. Zrobione, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Gotu? Gotu? Mam nadzieję, że wystarczy ich pozabijać, że tu są jeszcze jacyś ludzcy Arabowie. Jakieś żywe jednostki. Ruszać się! No, nie ma bazy tej, która tutaj kiedyś była. Tak jest, towarzyszu. I ciągle mam nieodparte wrażenie, że tu gdzieś jest pułapka tych małpoludów samobójców. Idziemy, towarzyszu. Weźcie tu się. Przyjdźcie, chłopaki. Idziemy, towarzyszu. Tak. 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 Tak, towarzyszu. Tak. Tak, towarzyszu. Tak. Tak. No pusto. Tak. Wyruszamy. Tak. Wyruszamy. Wyruszamy. Tak. Alaski. Wyruszamy. Alaski jest jak kula, na której opiera się kaleki imperializm. Wyruszamy. 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 Tak. Co teraz? Tak jest, towarzyszu. Spróbuj tego. Gincie. Okej, towarzyszu. Mam go. Już jest mam. Ropa. Tak, towarzyszu. Już ruszasz się. Okej, towarzyszu. Spróbuj tego. Robisie. Robisie. Spróbuj tego. No dobra, załatwiliśmy ich. Możecie zacząć zabezpieczać teren. My uzupełnimy personel i wybieramy się do głównego złoża Alaskitu. No proste, starczy ci jeden medal, brak medalu. Dobra, zobaczmy jeszcze początek następnej misji. Co to będzie ciekawego. Jesteśmy na miejscu. Oczyścimy główne złoże z wrogów Rosji, a wy wyślijcie wsparcie. Tak jest, towarzyszu majorze, powiedział Kozłow. Że wam zaspoiluję, że Kozłow tu później będzie jedną z głównych postaci. Będzie chyba trochę inaczej wyglądał. Zniszcz bazę arabską. Skład... Zniszcz AM USA, skład i PR Przymierza, skład. Okej. Okay. I tym razem nie budujemy żadnej bazy, tylko idziemy na wpierdziel tak zwany. Idziemy, towarzyszu, idziemy, towarzyszu. My tylko naukowców i HG. I tych HG nawet nie mamy czym naprawiać. Ruszać się. No okej. Okay. Ruszać się. Wyruszamy się. Przynajmniej nie ma lagów. Tak jest, towarzyszu. Ruszać się. Ruszać się. W sumie, żeby nie marnować tych HG. Ruszać się. Alaski. Alaski. Tak, towarzyszu. Chodźmy prawilnie ludźmi. Tak jest, towarzyszu. Te HG, no nie wiem. Ich tu pilnują. Tego złoża należącego do matki Rosji. I co, tu gdzieś powinni być Arabowie. Ruszać się. Tak, towarzyszu. Ruszać się.
Ciśnienie, widać ich stąd. Nie wiem, czy to jest mądre, żebyś szedł z tej strony, no ale dobra. Was, kit. Ale kit, chodźcie na tu we trójkę. Jak coś, to mi pomożecie. Coś tu przylazło obrzydliwego, jakieś małpoludy, samobójcy czy coś. Okej, dobra, spokojnie. Dobra, jest szalony szwejk. Czy ogarniecie, co macie robić? Nie. Musicie używać czasu przestrzennej amunicji. Ja się muszę wami ręcznie zająć. Chciałbym, żeby oni tak wszystko ogarniali. Ja tylko daję atak w ziemię, a oni ogarniają wszystko absolutnie. Ty się tak nie sforuj do przodu. Nie było, jakby oni sami umieli używać tej specjalnej amunicji. Albo jakbym po prostu znał skróty klejszowe. Okej. Okay. W sumie nic nie ma. Ale czekaj, miałem zniszczyć skład, tak? Zniszczyć skład. No to skład zniszczony. W sumie tego nawet nie muszę niszczyć. Coś. A jak chcę, to co? O, młodzieżowcy. A, uciekaj, hopie! Gdzie tam ci naukowcy? Żadnej spacji. Granie spacją to nie jest prawidłowe granie. A zrównaj wszystko z ziemią. Wsparcie przybyło. Bardzo dobrze. Teraz rozprawimy się z wrogami Rosji. Co to za wsparcie przybyło? Ręczne hagi i kolejni bazukarze, co? Co tu zostało coś jeszcze z tych Arabów? Ta gra to jest trochę jak granie na cheatach w kampanii. Czyli uczucie się ma. Ale jest też pełna niespodzianek, także wiadomo. Szacunek dla widzów, żeby nie grać tego wszystkiego od nowa. A, tu jest gdzieś ta baza przymierza, co? Żeby tak użyć tego HG do zrobienia zwiadu. Żeby wiedział, którędy uderzyć wygodnie. Jest gdzieś baza przymierza. Baza przymierza ma niezłą obronę. Dobra, to zbieramy się tam na północy. Uderzymy jakoś w Amerykanów. Uchwala ojczyznę. Gotów na więcej. Tak, towarzyszu. Okej, towarzyszu. Tak, towarzyszu. Zrobione. Tak, towarzyszu. Tak. Tak, towarzyszu. Tak. Uchwala ojczyzny. Uchwala ojczyzny. Uchwala ojczyzny. Alaski. Tak, towarzyszu. Tak, towarzyszu. Tak, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. A kto w ogóle obsługuje te pojazdy? Manicy. Gotów? Weźcie to, naprawcie to HG zepsute. Ej, no powiedziałem, naprawcie. Gotów? Tak? Nie ma tak, sprawy, towarzyszu. Towarzyszu. Uchwala ojczyzny. Gotów na oczywiście, towarzyszu. Zrobione, towarzyszu. Oczywiście, towarzyszu. Wyruszamy. Oczywiście, towarzyszu. Zrobione. Tu jest gdzieś baza amerykańska, co? Ruszaj się, towarzyszu. Zróbmy. Frontline atak. Ruszaj się, tak jest, towarzyszu. Ruszaj się. Chociaż w sumie. Idziemy, towarzyszu. Ruszamy. Widzę tu jakąś dziurę w obronie. Aha, tylko tam się nie da wejść. Dzong. A co nie opracowują tak w ogóle? Ruszamy. Czy czasem nie rozszczepienie Syberytu? W sumie nie atakujcie ich. Czekaj, czekaj, nie podoba mi się to. Jakby oni wyprodukowali bombę syberytową, ja bym ją mógł sobie w sumie przejąć. Gotów na więcej, towarzyszu. Zrobione, zrobione, towarzyszu. A czemu się nie naprawiać jeszcze? Co teraz? Oczywiście, towarzyszu. Alaski, tak? Nie, czy wy możecie zrekcić to? Spróbuj tego.
Spróbuj tego. Dobra. Nie ma sprawy. Mam go. Zrobiony. Jestem pod ostrzałem. Twarde te amerykańskie budynki. Zabić. Spróbuj tego. Nie ma sprawy. Oczywiście. Zrobione. Pobliżu, towarzyszu. Uwaga. Uwaga. Mam go. Tego też nie rozwalajcie. Ruszać się. Uchwala ojciemy, towarzyszu. To w sumie można rozwalić. Tego w sumie nie, to... nie. I co, oni badają tą bombę jeszcze, czy już opracowali? Nie, ciągle pracują. W sumie jakby oni sobie wyprodukowali tą bombę na przykład z ręcznym sterowaniem. Gotów na więc, zrobione, towarzyszu. Żal, że nie mogę tego przejąć, nie ma żadnego inżyniera. Chodźcie, no to się zgrupujcie. Gotów? Oczywiście, towarzyszu. Tak? Jest jakaś obrona od tej strony? Coś tam jest. Oczywiście, towarzyszu. Gotów? Coś tam strzela, co? Do księżnej rakiety. Nie ma jak podejść do tej bazy. A na dole są HG i bazuki. Co, nie badają to jeszcze? Badają. I tak ją wyprodukowali. No dobra. Nie, w sumie to by można zniszczyć, ale... czy oni zaczną ją produkować? Jaką? Mają tu rozbudowę komputerową? Nie, nie mają. Lasery, syberyt, gąsienice, radar i rakiety. A zdalnie nie mogą budować. Gotów? Gotów? Czym tu mechanicy? Gotów? Zrobione, towarzyszu. Gotów? Tak? Co teraz? Zrobione. Teraz? Okej. I co? Pracowali bombę. Tak, towarzyszu. Co tu teraz? Zrobione, towarzyszu. No ale... chyba nie mają zamiaru jej produkować. Chyba kappa jednak. No to żegnamy państwa. Do widzenia. Biegnij do mamusi. Nie ma sprawy, towarzyszu. Jesteś znani na ludzie? Chyba nie. A w ogóle jak... jaka prędkość leczenia. Nieśmiertelni ludzie. Rozstrzelane. I zostało przymierze, co? Oczywiście, towarzyszu. Tak, zrobione. A od przodu? Jak to wygląda od przodu? Ej, przydałby się radar. Lasery, co? I kappa, poszło. Dobra, rozumiem. Dobra, no to tędy. Tędy jakoś... nie wiem, tutaj się jakoś zgromadźcie. Ruszać się! Nie wiem, wy możecie tędy przyjechać w ogóle? Możecie, dobra. Oczywiście, towarzyszu. Aj, jaki oni mają zasięg. Ro,
Ropa! 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 Ohoho! Ohoho, dobra. Chodźcie tu. Ruszać się! Ruszać się! Wyruszamy! Ruszać ropa. Się! Tak, towarzyszu! Tak, towarzyszu! Wyruszamy! Ropa. Tak, towarzyszu! Wszyscy tyle ropy! Zrobione, towarzyszu! Dobra, słuchaj, a można by to zrekcić tak z daleka, co? Oczywiście, towarzyszu. Co jest? Bardzo was biją, co? Jedźcie naukowcy, chodźcie tu. Wyruszamy. Gotów? Jestem pod ostrzałem. Gotów? Ropa! Skąd oni mają taki daleki zasięg? Ajajaj, te rakiety lecą. Rób uniki przed tymi rakietami. Uuu, w ogóle coś tak szybko zabija. Dobra, dobra, do tyłu, do tyłu. Weź nas jakoś osłoń. Nie ma sprawy. Gotów? Gotów? Ruszać się. Gotów? Tak. Co jest? Czemu się zatrzymaliście? Ja bym nie kazałem się zatrzymać. Co teraz? Gotów? Gotów? Zrobione, towarzyszu. Zrobione, towarzyszu. Dobra, Francisco. Poszedł wąchać kwiatki. Zrobione, towarzyszu. Od innej strony. Mam nadzieję, że oni tego nie naprawili. Nie, chyba nie. Dobra, jeden szturm. Wszyscy szturmują. Jakieś wsparcie czasoprzestrzenne. Ej, leci salwa. Okej, to jest problematyczne. Nie będą mieli dobrego damage'a na ludzi. Ty jesteś tu. Kto tam znowu umiera? Trzymać się. Uchwala ojczyzny. Tak? Ropa. Gotów na więcej, towarzyszu. Tak? Ropa. Tak jest, towarzyszu. Wyruszamy. Tak, oczywiście, towarzyszu. Spróbuj tego. Ropa. Ropa. Spróbuj tego. Nie, ten... Ci amerykańscy żołnierze byli jacyś słabsi. A, coś tu leci z góry. Spamerskie rakiety. Użyję wsparcia HG, żeby sobie z tym poradzić. Ej, nie weźcie w to. Jestem wy, jakoś nie. Okej. Okay. Przodu, do 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 tego, to rozwalić. Czasem wy tu wbijacie bez problemu. No, ale już w sumie nieistotne, co się z wami stanie. No i co, skład padł. Aha, to są chyba dwa składy, albo muszę go zniszczyć kompletnie. Dobra, główne złoże Alaskitu zostało oczyszczone. Możecie przysyłać ekipy zabezpieczające. Co oni w ogóle produkowali? No, już się nie dowiem. No, pro. Chyba nareszcie będzie można zacząć te lepsze misje. Te, które są esencją Reda. Po co zostałem wezwany? Nasi naukowcy odkryli pewną własność artefaktów. Dokładniej o tym opowie jeden z naukowców. Profesor Numan znowu. Aby zrozumieć to, co odkryliśmy, musimy się cofnąć do czasu, kiedy badaliśmy czapę. Przy badaniu czapy znaleźliśmy różne obrazki, które wyglądały jak artefakty, które znaleźliśmy. Obrazki? Znaczy narysowane? Teleporty, które stworzyliśmy, mogą nas przenosić w przestrzeni, lecz nie w czasie, a powodem tego był brak wiedzy na temat spirytu. Po badaniu artefaktów doszliśmy do wniosku, że ze sporej ilości alaskitu, jaki wydobyliśmy i artefaktów, jakie zdobyliśmy, możemy skonstruować nową czapę, która zabierze nas z powrotem do naszych czasów. Z powrotem, ja to widzę. Lecz miejsce, do którego...
Nam jest potrzebne do konstrukcji nowej czapy, jest opanowane przez kosmitów, choć to słowo jest może źle użyte. A to dlatego, że to nie kosmici, lecz ludzie z innego świata, tak zwanego asertywnego czy astralnego świata, czy również nazywanego światem równoległym. Tu, gdzie jesteśmy, został stworzony pierwszy teleport do innego świata. Dzięki niemu możemy przenieść się w inną płaszczyznę czasoprzestrzenną, z której będziemy mogli wykonać nową czapę. Brzmi interesująco, więc Kozłow, zbierz ludzi i wskakuj do teleportu, a ja już wskakuję, bo zawsze mnie interesowały inne światy. Jesteśmy na miejscu. Po czapie lepiej się czułem niż po tym teleporcie. Jeszcze zapomniałem dodać, że jeśli ktoś z nas zginie, to cała linia czasoprzestrzenna Ziemi rozsypie się. Więc żadnej presji, panowie. Tak, tradycyjnie w czas i porę to mówicie, naukowcy. Dobra, lecimy. Główne cele, wydostań się z tej kieszeni astralnej. No, więc w końcu zaczynają się te misje, o które mi chodziło. Tak. Kogo my tu mamy? Numana? Tak. W ogóle Numan ma głos jak Gosudarow. Kozłowa. Tak. Potonowa. I trzech randomów. Iwan Kluiszyński, naukowiec, i Ilia Rylski, żołnierz, Sergiej Mamedow, żołnierz. I od kolejnego odcinka zaczniemy właśnie tą misję. Serię Reda, taki jaki powinien być. Gdzie aktywność na czacie, Artur pyta. No nie ma! Jest bida, taki dzień, taki mod, takie misje, taki czas. Skończyły się wolne, skończyły się ferie, chociaż mój kuzyn znowu właśnie zaczął ferie. No, taka godzina, w sumie trzecia dochodzi. Że ludzie na studiach, w pracy, w szkole. No. Ale próba stres testu nowej technologii streamowania przez dwa serwisy na raz, można powiedzieć, zakończyła się sukcesem. No właśnie, Artur, czemu nie przyszedłeś do nas na czat, na hitbox? To wtedy czat by był aktywny. A to tyle aktywności się marnuje. W ogóle dashboard Twitcha ciągle mi pokazuje, że jestem offline. Dobra, na razie dzięki wszystkim, którzy uczestniczyli. Myślę, że spotkamy się jeszcze dzisiaj. Może nie przy okazji Original War, ale na pewno przy jakiejś. No, na razie.